Siostry i bracia, gdy niewiasty, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to znaczy Maria Magdalena i druga Maria, odchodziły od grobu, w ich sercach były obecne zupełnie inne przeżycia niż wtedy, gdy kilkanaście minut wcześniej szły o poranku w pierwszy dzień tygodnia, by obejrzeć grób Jezusa. Wtedy, gdy szły do grobu, ich serce było ogarnięte przez mrok, przez ciemność. Doświadczały mroku ogromnego i bolesnego smutku. Ciągle miały przed oczyma to, co widziały kilkanaście godzin wcześniej, kilkadziesiąt godzin wcześniej, w Wielki Piątek. Własnymi oczyma przecież widziały Jezusa, który na krzyżu umierał, a potem widziały, jak Jego ciało było złożone w grobie. Nosiły w swoim sercu ciemność, ogromnego bólu, ogromnego smutku, który narastał z każdym krokiem, który przybliżał je do grobu. Nosiły w swoim sercu, gdy szły do grobu, ciemność utraty perspektyw na przyszłość. One wiązały swoją przyszłość z tym, którego miłowały. Z Jezusem z Nazaretu, z tym, który był ich mistrzem. Wielki Piątek te perspektywy na przyszłość rozsypały się w pył. Pozostawało dojść do grobu, odwrócić się od Niego i zamknąć życiowy rozdział, który nosił imię Jezus z Nazaretu. Gdy niewiasty szły do grobu, ich serca były ogarnięte także ciemnością pytań, na które nie miały odpowiedzi. Jak to możliwe, że Bóg wszechmocny pozwolił na to, by Jego Syn, prorok, został tak po prostu zabity jak złoczyńca, by zawisł na krzyżu? Te niewiasty nosiły w sobie także jakąś ciemność pytań, fundamentalnych pytań, na które nie znajdowały odpowiedzi i które rodziły w ich sercach wątpliwości. Taka ciemność panowała w nich, gdy szły do grobu. A gdy odchodziły od Niego, widzimy je w zupełnie innym doświadczeniu. Święty Mateusz w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, mówi, że ich serce było wypełnione wielką radością. Smutek zamienił się w radość. Ich serce było napełnione gotowością do tego, by dzielić się nową perspektywą. One szły, by oznajmić to, czego dowiedziały się przy grobie, uczniom Jezusa. Odchodziły z bojaźnią, mówi święty Mateusz, czyli miały takie bardzo osobiste doświadczenie interwencji Boga. Czegoś, co Bóg dokonał i co wymykało się ludzkim możliwościom. Z takimi odczuciami, takimi przeżyciami szły od grobu w kierunku Jerozolimy. Co stało się pomiędzy tą drogą do i drogą od? Doszły do grobu i znalazły grób pusty, a w grobie znajdował się anioł, który powiedział: szukacie ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. I ta prawda o tym, że Jezus opuścił grób, zmartwychwstał, w którą te kobiety uwierzyły całym sercem, sprawiła, że ich ciemność rozbłysnęła blaskiem. Ta wiara w to, że Chrystus żyje, była jak błyskawica rozświetlająca ich ciemności. I ta wiara,
która zrodziła się przy pustym grobie, wiara w zmartwychwstałego Pana, doprowadziła je, te dwie kobiety, do osobistego spotkania ze zmartwychwstałym. Pan Ewangelista Mateusz mówi, że wtedy, gdy były w drodze, Jezus stanął przed nimi i pozdrowił je. Mogły zobaczyć Go na własne oczy. Mogły usłyszeć Jego słowa na własne uszy. Mogły dotknąć Go własnymi rękoma i rzeczywiście objęły w geście czci Jego nogi. Niewiasty dzięki wierze zmartwychwstałego spotkały Go. Ta wiara doprowadziła do osobistego spotkania, która umocniła w nich wiarę, że źródłem światła, które rozjaśniło ich ciemności i to źródłem, które świeci w sposób ciągły, jest On, zmartwychwstały Pan. Drogie siostry i drodzy bracia, to, co wydarzyło się w życiu niewiast, tych dwóch, Marii Magdaleny i drugiej Marii, jest ważne dla nas. Bo przecież my również w naszym wnętrzu, w naszym życiu doświadczamy bardzo różnych ciemności. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, byśmy rozpalali w swoim sercu wiarę w to, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. Drugi dzień przychodzimy do kościoła i znajdujemy grób pusty. I ten grób pusty jest zaproszeniem, by wierzyć z całego serca, że On naprawdę pokonał śmierć, że On naprawdę nie należy do przeszłości, ale żyje. Ta wiara prowadzi do spotkania z Panem. Ta wiara i spotkanie z Nim jest źródłem światła, które rozprasza ciemności obecne w naszym życiu. Jeśli więc, siostro i bracie, doświadczasz mroku jakiejś próby, uwierz, że Chrystus zmartwychwstał całym sercem, a spotkasz Go i On rozświetli tą ciemność światłem nowych perspektyw. Jeśli doświadczasz jakiegoś smutku, bólu, uwierz z całego serca, że Chrystus żyje i spotkasz Go. I to spotkanie sprawi, że On rozświetli mrok smutku światłem radości. Jeśli są w Tobie wątpliwości, taki mrok okrywa Twoje serce, to uwierz z całego serca, że On naprawdę żyje, a spotkasz Go. I On rozświetli mrok wątpliwości światłem pewności. Jeśli jest w Twoim sercu jakaś ciemność śmierci, śmierci duchowej, to uwierz, że On naprawdę zmartwychwstał, a spotkasz Go i On rozproszy tą ciemność światłością życia. Jeśli jest w Tobie jakakolwiek inna ciemność, uwierz z całego serca, że On zmartwychwstał, a spotkasz Go i On każdą ciemność rozświetli, otwierając nową przyszłość. Siostry i bracia, uwierzyć w zmartwychwstałego Chrystusa to jest naprawdę fundament naszego życia, naszej codzienności. Nie jest to całkiem łatwe, bo świat, w którym żyjemy, podpowiada nam zupełnie coś innego. Mówi tam, daj sobie spokój z Jezusem, to są jakieś bajki, to są takie rzeczy, którymi nie warto się zajmować. To jest coś, co należy do jakiegoś mitu i legendy. Nie wierz w to. Nie wierz w to, co podpowiada świat. Wierz w Chrystusa zmartwychwstałego
a spotkasz Go i On rozświetli Twoje drogi. Spotkasz Go. Gdzie? Miejscem spotkania, mówi Jezus, dla uczniów jest Galilea. Powiedział do niewiast, niech uczniowie idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Galilea dla uczniów to była ziemia ich codzienności. Miejsce, w którym przyszli na świat, w którym się wychowywali, w którym pracowali, w którym później spotkali Jezusa i w którym Jezus ich powołał. Naszą Galileą jest nasza codzienność. Jeśli wierzymy, że On zmartwychwstał, to tam Go spotkamy i tam będziemy mogli doświadczać Jego mocy. Co niech się stanie.